radny Piotr Michoń chce rewitalizacji centrum Dębicy. Uważa, że rynek i jego okolice nie przynoszą miastu kluby. Według niego centrum miasta powinno być jego wizytówką, a wystarczy choćby przejść się za synagogę, by zobaczyć dziurawe parkingi i rosnące chwasty. Nie jest ładnie. Mówię, tutaj za Bożnicą ten parking zagraża bezpieczeństwo. Po prostu tam, ja rozmawiałem z właścicielem restauracji i mówił, że tam były wypadki takie, że ludzie się spotykali, przewracali. Centrum, ścisłe centrum miasta. Uważam, że powinniśmy zrobić projekt przebudowy całego centrum. Tak jak ma wiele miast, nawet mniejsze od Dębicy, ma rozwiązania komunikacyjne, ma rozwiązania, miejsca parkingowe są w specjalny sposób ustawione. Ja bym chciał, żeby to miasto odżyło. Dzisiaj, nawet na wakacjach o godzinie 10, gdy idziemy na planty, gdzie wszędzie, w każdym mieście społeczeństwo przychodzi odpoczywać, bawić się, u nas jest pusto. Wszędzie jakaś grupka osób, która zaśpiewa o jakimś klubie sportowym, jakiś pan sobie się drzemie na ławeczce. Mamy te dwa ogórki piwne, co to... Ja bym chciał, żeby było ładnie i tylko tyle. Według radnego, by nie wchodzić w koszty, wystarczy ogłosić konkurs dla młodych architektów, a następnie zwycięski projekt zrealizować etapami. Jakieś olbrzymie koszty, nie wiem, jakieś fontanny, fajnie, trochę zieleni. Dlatego mówię, jest mnóstwo młodych ludzi, którzy kończą architekturę, którzy kończą urbanistykę i nie wiem, miasto mogłoby ogłosić konkurs na plan przebudowy centrum miasta. Myślę, że młodzi ludzie, którzy kończą studia, którzy jeszcze studiują w większych miastach, widzą, jakie tam są rozwiązania, na uczelni dowiadują się o nowoczesnych rozwiązaniach centrum miast, dużo nowego mogłyby wnieść i warto byłoby zasięgnąć takiej opinii.